Hej, z tej strony Król, a to jest Warcraft 3, Córki Księżyca, rozdział 2, Nocne Elfy, oczywiście jedziemy z koksa. Co tam się dzieje? 3 godziny później, po tym jak Tyrande się wpierdziela w nie swój biznes, gdzieś u podnóży góry Hyjal. Albo Hyjal, jak coś mówi. Tak i tak brzmi głupio. Zmęczenie. Nie zdołamy im umknąć. Widzisz, Lordzie Archimondzie? Nie musimy obawiać się nocnych elfów. Plaga może... Archimond, po 10 tysiącach lat, jak to możliwe? Legion powrócił, aby pochłonąć ten świat, kobieto. I tym razem wasza żałosna rasa nam w tym nie przeszkodzi. Głupcy, pozwalacie się jej wymknąć. Znajdźcie ją, przeklęci. Znajdźcie i zabijcie. Nadszedł dzień, którego tak bardzo się obawialiśmy. Płonący Legion powrócił. Muszę przeprawić się przez rzekę i ostrzec moje siostry, nim będzie za późno. No, jak widać, tutaj film pokazał nam jedną bardzo ważną rzecz, taką, że otóż Tyrande jest mega stara. Elun. Bo niech pamięta, jak 10 tysięcy lat temu walczyli Wola też z Archimondem. Te przeklęte nocne elfy nie mogą się nam wymknąć. Lord Archimond żąda, by je znaleziono. No właśnie. No i trzeba będzie teraz uważać. Niech tak będzie. Na Elun. Teraz tu mogę znikać. O, proszę. Muszę bardzo uważać, by mnie nie spostrzeżono. Już się spostrzegł. Wola bogini jest święta. A co tu mogę znikać na i patrzeć Elun wszystko? Lord Archimond chce, byśmy spaczyli ten las. I tak uczynimy. Ja was zaraz spaczę z ukrycia. Tak was wypaczę i spaczę. Niech tak będzie. Jest tu coś? Wola bogini jest święta. Tak, to idziemy. Na Elun. No i się tak mogę ukrywać cały czas. Wola bogini. Specjalnie jest godzina święta. Jest zrobiona taka, żeby była przeważnie cały czas noc. Wola bogini jest więc, święta. Więc, wow. Niech tak więc będzie. Więc nie powinno mi się nic dziać. Na Elun. Wow. Ale mi okoleczenie wrzucił Hamek 1. Kurde, teraz mam slowa mega. Wola bogini jest święta. Kurde. Dobra, slow, bierz to i znika. Niech tak będzie. Slow i znika. Na Elun. Natychmiast. Wola bogini jest święta. Na Elun. Kurde, trafił. Wola bogini jest święta. Nie. Na Elun. Nie. Natychmiast. Wola bogini jest. Kurde, znowu mnie trafił ty. Na Elun. A, biegniemy w slow-mo. Wola bogini jest święta. No i tak to wygląda pozytywnie. Niech tak będzie tak wyglądać będzie teraz cała ta mapka. Natychmiast. Jak ja się tutaj bawię w Wola Solid Snake'a. Wola bogini jest święta. Natychmiast. Okej. Okay. Chowamy się, niech chowamy. Tak będzie. Natychmiast. Wola bogini jest święta. Kurde, jeszcze zdążył Ham. A to ci dopiero. Na Elun. Natychmiast. O Boże. To nie mają też obrażenia chaosu, więc Retor walka Ama z nimi na drugim poziomie bez Wola jakiegoś lepszego święta ekwipunku to trochę Elun nie ma sensu. Niech tak będzie. Wola bogini jest święta. Słucham głosu Elun. Ty no, ale uważaj, bo... Na Elun. O fuck. Urborgu, nie! Natychmiast. I co teraz? Anu Dora. Fuck. Kurde, no pomógłbym, ale on... Kurde, no. Dobra, idę. Sorry, Fulborg, ale... Natychmiast.
Nie pomogę ci, nie mam jak. Nie zabiję tego typa szybciej niż on ciebie. Wola bogini jest święta. Smutek. Na Elun. Z hashtagiem oczywiście. Niech tak będzie. Na Elun. Komu jest smutno, że ten fullbox zginął, niech to pisze tak hashtag będzie. Smutek w natychmiast. W komentarzach. Niech tak będzie. Natychmiast. Mamy tu jeszcze coś do zwiedzenia, czy nic? Wola bogini jest święta. Niech tak będzie. Grzybek rośnie? Czarodziejski? Można go zjeść? Nie można chyba. Natychmiast. Mamy tu coś schowanego? Nie. Wola bogini jest święta. A, niech tak będzie. Kubanietki. Natychmiast. A to co, ludzie? Niech tak będzie. Na Elun. Lunador, kapłanko. Jesteśmy na twoje rozkazy. Zajebiście, ale po co mi to? W imię Cenariusa. Brak co mi to da? Anudora. Muszczyńczki także posiadają sneaky peeki. Imię Cenariusa. No ja wiem o tym, wiem. Natychmiast. Wow, ten się z namiotu wykrył. Wola nawet. Bogini jest święta. A midło jest. Plugawe człeczyny. Nie umkniecie przed gniewem bogini. Widzicie, jak nocne elfy tutaj mordują? Jaka tyranda była chamska, jak ona mordowała. A potem wstąpili do przymierza i się radośnie kochali. Tacy są. Wola bogini jest święta. Tutaj to bijcie. Wola bogini jest święta. Dobra, idziemy dalej. Idziemy tam. Ludzie z pewnością nie pałają miłością do nieumarłych. Ale nie wiem, czy można im ufać. Na pewno. Wola bogini jest święta. Zdaje się, że ci orkowie strzegą jakiegoś magicznego skarbu. To może mi się przydać. Nie, nie mogę tu iść. Myślałem, że mogę. Dobra, to dobrze. Wola bogini jest święta. A łuczniczki mi zostały. Bogini wzywa. Dobra, chodźcie łuczniczki. Trochę głupio się poruszać w grupie, jak tu ma być sneaky peeki, no ale dobra, no nie bardziej. Sprawdźmy jeszcze tutaj, czy da się iść jakoś tam fajnie, nie da się iść. To co, to idziemy tędy, nie? Jest jakiś portal. To może wejdźmy w ten portal. I tu mamy fontannę zdrowia, tak? O, jeszcze mamy łowczynię! I mamy cienia! Widzicie? Kapłanko, strzeż się. Strażnicy zagłady rozkazują cieniom, które widzą nas nawet, gdy wtapiamy się w ciemności. Lepiej trzymajmy się od nich z daleka. Słucham głosu Elun. Pośpiesz się. No i mamy łowczynię. Przysięgłam dopełnić zemstę. Te łowczynie potrafią rzucić strażnika. Wysyła sobę na pobliskie drzewo, aby odsłonić znajdujący się wokół niego teren. Może dostrzec niewidzialne jednostki, więc to jest bardzo fajne. Żaden samuraj, w sensie mistrz ostrzy od orków, nam nie wpierdzieli w jednostki w bazie i nie będzie ich zabijał, bo będzie mieć sowę wrzuconą. Oczywiście strażniczka może tylko jedną sowę na swoje życie wrzucić, więc ile mamy strażniczek, tyle sów będzie można wrzucić. Ta już rzuciła przed chwilą, jeśli dostrzegliście, jak jeszcze nie była moja, więc już tego nie ma. No i tu mamy kolejną. Teraz sprawdźmy, czy tu było jeszcze jakieś wyjście. Chyba nie. Nie, bo to są drzewka. Tu jest. Ej, skąd ja mam ten? Aha, bo one nagle mi odsłoniły ten. A, to ja nagle tutaj widzę rzeczy różne, super. No dobra, to co, to jedziemy. To jedziemy, rozwalmy to sobie tutaj ładnie. O, tu jeszcze trzecia łupczyni jest, super. To są te właśnie, jakieś tam wspominałem parę odcinków temu, że te łupczynie mają te takie glewie, co tak rzucają tymi dyskami jakby. I one się potrafią odbijać. To jest właśnie to, co mówiłem, że ja to lubię. Jest jakiś demon w pobliżu. Tutaj idzie demon. Tu idzie demon. Poczekajmy, aż te demony gdzieś odejdą, to wtedy zrobimy zamach na tego cienia, który tutaj nas będzie odsłaniał, mimo tego, że będziemy zakapturzeni. Ktoś zagraża dzikiej puszczy. Więc rozwalmy typa od razu. Enduli. Otoczmy go. A on nawet nie ucieka, to spoko. Bo chciałem go otoczyć, żeby nie uciekał za bardzo. Ale spoko. Dobra, z racji tego, że wy jesteście mało sneaky peeki, tak całą armią biegać, jest to ja sobie tu skoczę na Elun. Zobaczę, co się leży. Z wyleczenia tylko.
Czyli nic ciekawego. Natychmiast. No, pośledzimy może go bardziej tutaj. Rękawice żwawości, to mi się przyda, oczywiście, że tak. I pierśnie ochrony sobie wywalę. Niech tak będzie. Te rękawice to mi się przydadzą. Dobra, 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 dobra. Nie chciałem was bić, hej. Na Elun. Pośpiesz się. Dobra. Będziemy musieli zrobić taki bajer, żeby... Czekamy, aż ten pójdzie tam. Wtedy szybko pobiegniemy tamtych zabić. To jest świetna myśl. Baga. Niech odejdzie już tam na ten. Sio. Oczywiście. Okay. Idziemy szybko. Bogini. Zajmij go tu. Głupi nocny elfie. Nie zdołasz się przed nami ukryć. Zajebiście, zajebiście. Wszystko jest świetne. Retor Aman. Świetnie, żeście to zrobili. Kurde, tak jak na ćwiczeniach był. Przeciw demonowych. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? I co, on nie przyjdzie? Niech tak będzie. Na Elun. Wola bogini jest święta. O, odblokował się nagle. No dobra, no to chodźmy. W takim razie... Niech tak będzie. Dalej. Natychmiast. Nie. Twoja moc cieni nie skryje cię przed naszym wzrokiem. No fajnie, ale tu nikogo nie ma. Niech tak będzie. Pytanie, czy ja chcę pierścień ochrony? Nie, niech nie chcę tak pierścień będzie. Ochrony. O! Ej, on mnie widzi, kurde, bo tam jest tam. Chyba już mnie nie powinien widzieć. Ekipa! Przysięgłam do pełni zemsty. Tędy? Gargulce mnie nie zobaczyły. Wow, to fuck. Widzi mnie. Ale żeśmy się urządzili teraz. O fuck, trzeba będzie z tym typem walczyć. Bogini. Chyba, że tyran tego tu weźmie. Pośpiesz się. A tutaj ekipa szybko tego. Zaatakowali wroga. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Przysięgłam do pełni zemsty. Bogini wzywa. Czuwam. Wy się tu trochę przesuńcie, żeby on miał przejście. Niech będzie wola bogini. No coś w tym stylu. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Wola bogini jest święta. Niech tak będzie. Dobra. Sniki piki. Zasadzka! Uciekajcie! Przegrupujemy się na polanie przed nami! Dobra. A polecę se sobą, co mi to? Da, to są jakieś demoniczne wrota. Sprawdźmy, co jest za tymi demonicznymi wrotami. Jest fontanna zdrowia. Okej. Na stanowisku. To w sumie ekipa może już tu przyjść. Kroczę pośród cienia. Powiedzmy. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. O Boże. Nie gadaj, że teraz będzie bieg. Słucham głosu Elun. I ukrycie, dziękuję. Dobra. Czuwam. Chłopaki, znaczy chłopaki. Nie ma ani innego chłopaka. Baby, weźcie to rozwalcie. A ty, sowa, zwiadowca. Zobacz, co tam dostałem. Nowe łowczynie, super. O, tu jest... tu jest ten zikurat wybudowany. I tutaj ten jest jeszcze ziomek. I tutaj, to tu będzie ostro tutaj, widzę. Księga zdrowia i kamień many, tak? To nie jest coś, bez czego bym, kurde, umarł, więc chyba tam nie będę szedł. Nie jest mi to jakoś super specjalnie potrzebne czy do życia. Zagraża dzikiej no dobra, no to chodźmy. Ktoś potrzebuje heala? Nikt raczej nie potrzebuje heala. Chociaż z drugiej strony to patrzcie, ja tu mam dość duże te... wojsko. Aż retor Aman. Zróbmy tak może, że was zrobimy tutaj na jedynkę razem z Tyrandem, a was zrobimy na dwójkę.
Także dwójka słucham będzie trochę z tyłu bardziej się Elun trzymać, a jedynka z bliska, bo one mają o wiele mniejszy zasięg i jakiś tam pancerz mają, powiedzmy. Te pancerze nie mają i mają większy zasięg, tak? 500? Te mają 200. Muszę dotrzeć do rzeki przed świtem. W ciągu dnia nie zdołam się ukryć. Przed świtem? O fuck, ej, to zaraz! Kurde, to biegniemy! Szybko, biegniemy tam do tej bazy, Elo. Jebać ci, kurde, biegniemy! Porzucone balisty pomogą mi przebić się przez umocnienia nieumarłych. Tutaj, tu jeszcze balisty do trzeciej grupy. Trzecia grupa, idziemy. Tutaj, tego, dać. Dajemy wszystko, lecimy. Kurde. Słucham głosu Elun. Ogień od razu. Czy ktoś zagraża ci? Bipsy. Aż retor Jeb, te tutaj się wjebały. Jaka głupota. Jakie głupie laski. Słucham głosu Elun. Za Kalindo. Dobra. Teraz to już mam trochę pozamiatane. Niepotrzebnie tak się trochę z niej tutaj padrałem. Ważne, żebym dobiegł do tej bramy, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Czy dobiegnę do... Dasz radę rozwalić to laska. No nie gadaj, że nie. Słucham głosu Elun. Serio? Na Elun. Fuck. Wola bogini jest święta. Jaki to był hardcore teraz. O Jezu. Jakie to było głupie. Dzięki Elun dotarłaś do nas. Nieumarli pojawili się znikąd i bez ostrzeżenia. A Elun trochę mało mi pomoże. Osadę. Isznudal Deep, Shandris. Mamy większy problem. Nieumarłych wysłał tutaj płonący legion. Nasz wróg sprzed wieków. By zmierzyć się z taką mocą, mamy tylko jedno wyjście. Musimy obudzić druidów. Yeah, jedyni faceci w armii elfów. Ja to się nie mogę doczekać, aż Illidan się pojawi tutaj, w tej kampanii. A pojawi się pozytywnie, już nawet na obrazku macie Illidana, więc kurde, będzie ogień. No, i to było tyle. W sumie szybko to przeszedłem, bo na koniec panikowałem i jakimś cudem przeszedłem ledwo tą końcówkę. Mimo, że dostaliśmy strasznie w dupę, to powinienem zrobić chyba wolniej po prostu i tak z większą cierpliwością i defensywą, a nie się tak wjebałem. Zapomniałem, kurde, widzicie, orkami grałem, którzy są najbardziej żywotni, taureny, te taktyki dzikie i tak dalej. I teraz nagle jak grałem tymi uczniczkami, które giną od prawie wszystkiego od razu, to teraz ciężko, muszę się przestawić na to, póki nie dostanę cięższych jednostek jak druidzi, chyba pazurów albo szponów, już nie pamiętam. W każdym razie pozytywnie, dajcie znać jak wam się podobał ten rozdział i widzimy się w następnym rozdziale pod tytułem Przebudzenie Furiona. Trzymajcie się.